Szanowni Państwo, otwieram 10. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Działdowo. Zwołano na wniosek burmistrza miasta. Ustawowy skład Rady wynosi 21 radnych. Według listy obecności w sesji uczestniczy 20 radnych. Stwierdzam prawomocność obrad. I bardzo proszę, sprawdzimy teraz obecność elektronicznie. Proszę o włączenie pilotów. Dziękuję. Obecność zgadza się. Witam bardzo serdecznie mieszkańców naszego miasta, bezpośrednio obserwujących sesję w sali obrad oraz tych wszystkich, którzy oglądają obrady za pośrednictwem elektronicznych środków masowego przekazu. Witam Państwa radnych gminy miasta Działdowo. Witam kandydata na radnego, pana Adama Szczepińskiego. Witam serdecznie gości, którzy przybyli na dzisiejszą sesję. Witam pana Michała Strudnika, przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego. Witam pana Andrzeja Wiśniewskiego, zastępcę burmistrza miasta. Witam pana Tadeusza Marchlewicza, sekretarza miasta. Witam panią Beatę Szydłowską-Naczkowską, skarbnik miasta. Witam panią mecenas Magdalenę Żąb, radcę prawnego Urzędu Miasta. Witam dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Miasto Działdowo. Witam przedstawicieli związków zawodowych. Witam naczelników wydziałów i innych pracowników Urzędu Miasta. Witam przewodniczących zarządów osiedli. Witam przedstawicieli lokalnych mediów. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników dzisiejszej sesji. Panie i panowie radni, uprzejmie informuję, że 10. sesja Rady Miasta Działdowo jest sesją zwołaną w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Została zwołana na wniosek pana burmistrza z dnia 29 sierpnia 2019 roku. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołączony jest wniosek pana burmistrza, porządek obrad oraz projekty uchwał. Wnioskodawca ustalił porządek obrad tej sesji Rady w brzmieniu przedstawionym Państwu radnym w zawiadomieniu. Do zmiany porządku obrad wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Czyż są wnioski w sprawie zmiany proponowanego przez pana burmistrza porządku obrad? Nie widzę. Nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad. Stwierdzam, że Rada Miasta będzie obradowała zgodnie z porządkiem zaproponowanym przez pana burmistrza. Punkt pierwszy i drugi porządku obrad uważam za zrealizowany. Szanowni Państwo, następny punkt porządku to złożenie ślubowania przez radnego. Panie i panowie radni, do przewodniczącego Rady Miasta wpłynęły dwa postanowienia komisarza wyborczego w Elblągu II. Pierwsze z 15 lipca 2019 roku, numer 773/12/19 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Działdowo pana Sławomira Pszczennego, o czym informowałem Wysoką Radę w swoim sprawozdaniu na poprzedniej 9. sesji Rady Miasta. Drugie z 14 sierpnia 2019 roku, numer 777/12/2019 w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Działdowo stwierdzające wstąpienie w miejsce radnego Sławomira Pszczennego, który mandat wygasł, kandydata pana Adama Szczepińskiego. Zgodnie z artykułem 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonania mandatu radni składają ślubowanie. Natomiast artykuł 23a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym określa, w jaki sposób ślubowanie się odbyła. Zgodnie z tym artykułem ślubowanie odbyła się w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania wywołany radny powstaje i wypowiada słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania tak mi dopomóż Bóg. Rotę ślubowania dla kandydata na radnego pana Adama Szczepińskiego odczyta najmłodszy radny pan Patryk Piekarski. Proszę o powstanie. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Dziękuję, proszę. Witam pana radnego Adama Szczepińskiego w gronie radnych Działdowa. Gratuluję i życzę owocnej pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców.
Stwierdzam, że obecnie obradujemy w pełnym 21-osobowym składzie. W związku z tym, że mamy nowego radnego, bardzo proszę, panie radny. I teraz, proszę państwa, sprawdzimy obecność już elektroniczną. Jeszcze raz. Proszę. Jak widzimy, proszę państwa, jest obecnie 21 radnych. Panie i panowie radni, szanowni państwo, przystępujemy do realizacji punktu 4 porządku obrad, podjęciu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w komisjach Rady Miasta Działdowo. Podjęcie tej uchwały związane jest z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miasta Działdowo, pana Sławomira Przednego, o którym mówiłem w poprzednim punkcie porządku obrad. Projekt uchwały zaopiniowany przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta został państwu radnym przedłożony w materiałach na sesję. Czy ktoś z państwa chciałby w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w komisjach Rady Miasta Działdowo w brzmieniu przedłożonym państwa radnym w materiałach na sesję. Kto z państwa radnych jest za podjęcie uchwały, kto przeciw, kto wstrzymuje się? Proszę o zagłosowanie. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie 21 głosami za podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w komisjach Rady Miasta Działdowo. Panie i panowie radni, szanowni państwo, przystępujemy do realizacji punktu 5 porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Miasta Działdowo. Zgodnie z artykułem 27 ust. 2 radny zobowiązany jest zgłosić wniosek o powołanie go do składu co najmniej dwóch komisji stałych. Informuję, że radny Adam Szczypiński, wypełniając ten statutowy wymóg, zgłosił wniosek o powołanie go do składu dwóch komisji, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska. Czy pan radny potwierdza, że chce pracować w wymienionych komisjach? Dziękuję bardzo. W materiałach sesyjnych przedłożony został Wysokiej Radzie projekt uchwały o powołaniu pana radnego do wymienionych dwóch komisji. Projekt uchwał zaopiniował Radca Prawny Urzędu Miasta. Proszę jeszcze panią mecenas o zabranie głosu w sprawie wprowadzenia autopoprawki. Bardzo proszę. Szanowni państwo, drobna korekta. Państwo otrzymaliście, mam nadzieję, przed sesją projekt uchwały z Dziennikiem Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, gdzie jest tekst jednolity z 2011 roku. Tak? Ja może nie będę już cytować, skoro państwo macie tego w materiałach, to w tym zakresie po prostu robimy autopoprawkę. Wszystko, dziękuję. Tak, znamy tę autopoprawkę. W związku z tym, proszę państwa, kto chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie porządku? Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta Działdowo w brzmieniu przedłożonym państwa radnych materiałach na sesję wraz z autopoprawką. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o zagłosowanie. Głos. Pani mecenas, bardzo proszę. Szanowni państwo, jeżeli jest nas 21 i państwo, tu jesteście na sali, bo gdyby nie było państwa, no to też rozumiem, ja bym proponowała powtórzyć jeszcze raz to głosowanie. Czyli proszę państwa,
Bo system nie widział jednego głosu, tak? Czy nie zliczył? To powtórzymy, tak? Pan może, sekretarz, proszę bardzo. To znaczy, chciałbym państwu zwrócić uwagę na taki niuans, który był w tak zwanym głosowaniu ręcznym i elektronicznym. Zawsze przy głosowaniu ręcznym, zanim pan to policzył, czy przy pomocy pomocnych panu radnych, którzy liczyli głosy, zanim to się stało i tak dalej, to już widać było, że można by był stosowny czas na to, żeby uchwycić, że jest jakaś zmiana. I przed ogłoszeniem przez pana, że stwierdzam, że głosowało tak. I tak dalej, można było taką reasumpcję głosowania zrobić. W tej chwili państwo macie tą różnicę, że wynik jest natychmiastowy. Czyli nie ma tego niuansu na tą rozwagę i tak dalej. Stąd państwo musicie pamiętać, że tamta minimalna ilość sekundy jest na to, żeby jednak tą reasumpcję, możliwość było ogłoszenia. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Dziękuję. To w takim razie robimy reasumpcję głosowania, bo jeszcze nie ogłosiłem tego, więc w związku z tym bardzo proszę. Proszę państwa, no jest to system, w związku z tym jak drugi raz pan nacisnął, to zagłosował pan po prostu. No. Bardzo proszę o włączenie systemu, tak? Jeszcze raz głosujemy. Bardzo proszę. Tak. Szanowni państwo, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Zagłosowało 21 radnych. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie 21 głosami za podjęła uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta Działdowo. Panu radnemu życzę owocnej pracy w komisjach, które sobie wybrał. Wszystkiego dobrego. Panie i panowie radni, szanowni państwo, przystępujemy do punktu 6 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22 rzymskie łamane przez 254 łamane przez 09 Rady Miasta Działdowo z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Projekt uchwały zaopiniowany przez Radcę Prawnego Urzędu został państwu radnym przedłożony w materiałach na sesję. Bardzo proszę panią mecenas, może też jeszcze tam była poprawka. Bardzo proszę. Szanowni państwo, chciałam tutaj tylko powiedzieć, że wkradł się w podstawę taki czeski błąd, bo przy zapisie oraz w związku z artykułem 14 ustęp 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, tam jest pomiędzy oraz, a w związku wyraz art. Skreślamy ten art. I to wszystko, dziękuję. Dziękuję pani mecenas. Prowadziliśmy to poprawkę, w związku z tym informuję państwa, że projekt tej uchwały pozytywnie zaopiniowały Nauczycielskie Związki Zawodowe, Związek Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ Solidarność. Pisemne opinie związków zawodowych posiadacie państwo radni w materiałach sesyjnych. Projekt tej uchwały był przedmiotem obrad Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Ja poproszę panią przewodniczącą komisji, panią Wandę Milewską, o przedstawienie opinii komisji w sprawie tego projektu. W dnia 3 września 2019 roku przeprowadziła jak gdyby dyskusję i pozytywnie głosowało 10, dwie osoby wstrzymały się. Dziękuję pani przewodnicząca. Dyskusja oczywiście była bardzo burzliwa, no ale ostateczny efekt był. Pani mecenas, bardzo proszę. Panie przewodniczący, ja chciałam tylko powiedzieć, że tutaj związki dokonały uzgodnień, bo tak jest w ustawie i tak żeśmy tutaj też z autorem projektu ustaliły, że to są uzgodnienia. Uzgodnienia, czyli uzgodniono po prostu. Jest, tak jest. Tak jest. Dziękuję bardzo. Czyli projekt tej uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie.
Bardzo proszę. Zgłosił się pan radny Stanisław Czeczot. Bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, szanowna rado. Chciałbym tu zabrać głos, może nie dotyczący uwag jakichś odnośnie tej uchwały, tylko moich przemyśleń w ostatniej komisji. I tak, panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowna rado, mamy dzisiaj głosować w sprawie uchwały dotyczącej wynagrodzenia nauczycieli za wychowawstwo między innymi. W tym wszystkim brakuje tu dialogu i podejścia do problemu na wszystkich płaszczyznach. W tym roku szkolnym około 9 tysięcy miejsc czeka na pedagogów w naszym kraju. Popularność uczelni pedagogicznych uległa drastycznemu załamaniu. Ilustruje to wykaz. Chciałbym tutaj w kolorze przekazać, ale niestety nie przekażę. Byłyby tablety, to byłaby taka szansa. Oczywiście zawód nauczyciela pionująco w zasadzie w dół. Inne zawody idą w górę. Czyli popularność uczelni pedagogicznych uległa drastycznemu załamaniu. Wcale temu się nie dziwię. Studenci trzeciego roku informatyki na stażu ma takie wynagrodzenie, że nauczyciel dyplomowany za dwa etaty może tylko o tym pomarzyć. Wymogi ponad miarę, ośmieszanie tego zawodu, jednym słowem degradacja. Powinniśmy wszystko zrobić, aby ten zawód cieszył się zaufaniem i prestiżem dla dobra naszych dzieci. Na studia pedagogiczne w zasadzie dostaje się każdy. Mówimy o przyszłości, planujemy inwestycje, a oświata jest traktowana jak piąte koło u wozu. Jedni argumentują wynagrodzenie nauczycieli tym, że nie można płacić w myśl przysłowia zmienionej epoki, czy się stoi i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, z tym leżeniem to się nie zgadzam, ale z minioną epoką to tak. Proszę mi wskazać drugi taki zawód, w którym tyle godzin jest przepracowane w uchwale państwa i pracodawcy. W jednej ze szkół doliczyłem się na podstawie arkusza tak zwanych karcianówek za 2017 rok oczywiście, bo teraz chyba jest ten program na szóstkę, ale zaraz problem się pojawi, bo się skończy. Wyliczyłem 107 godzin tygodniowo, oczywiście bez wycieczek, godzin, które są przepracowane za darmo przez nauczycieli. Padają często argumenty 18-godzinnego etatu i tu nie będę z tym dyskutował, bo widzę, ile poświęcają pracy nauczyciele. Nie znam też pedagoga, który chce trzymać się karty nauczyciela. Większość pedagogów mówi o potrzebie reformy i tu nie są to przede wszystkim problemy związane z wynagrodzeniem. Na komisji usłyszałem, że jest propozycja emerytury pomostowej dla nauczycieli z 30-letnim stażem, w tym minimum 20 lat przy tablicy. Będą to nauczyciele z olbrzymim doświadczeniem, posiadający wiele kierunków podyplomowych, kursów, głównie osiągnięć w pracy z dziećmi i młodzieżą. Na rynku pracy oczywiście prywatnym robi się wszystko, aby takiego pracownika docenić i zatrzymać w sektorze. Natomiast w sektorze państwowym mam wrażenie, że zaczyna dominować ekonomia polityczna. Do czego to nas doprowadzi, to nie trudno przewidzieć. Każdy zawód ma prawo do samostanowienia w oparciu o rzetelną, merytoryczną dyskusję. Dlatego proszę radnych, pana, panie burmistrzu, o powołanie rady złożonej z rodziców, dyrektorów i nauczycieli, która pochyli się nad problemem naszej działdowskiej oświaty. Bo im więcej mieszkańców czuje potrzebę uczestniczenia w procesie rozwoju miasta, tym większe są możliwości. Oczywiście mam nadzieję, że to tak pół żartem, pół serio, jeżeli taka komisja powstanie, nie będzie spotykała się na stadionie. I jeszcze jedno, korzystając z głosu, proszę pana przewodniczącego, aby materiały na komisję były dostarczane wzorem innych miast, aby radni mogli rzetelnie przygotować się do komisji i sesji, powinni wcześniej przedyskutować problemy z zainteresowanymi, a nie przedstawiać tylko swój pogląd czy szefa klubu. Dziękuję. Panie radny, ja wiem, że to jest... Rozumiem, że to pan złożył oświadczenie. Nie chciałem panu przerywać, bo to, wie pan, dzisiaj dyskutujemy o tej konkretnej uchwale.
Natomiast pan tu zasugerował, że my niezgodnie ze statutem przesyłamy materiały. Otóż materiały są przesyłane zgodnie ze statutem naszego miasta i w związku z tym 3 dni wcześniej przed każdą komisją każdy z radnych otrzymuje takie materiały. No, jeżeli ktoś nie dysponuje czasem, żeby w ciągu tych 3 dni oczywiście zapoznać się, no to trudno, no ja tu już nic nie poradzę na to. Taki jest termin, 7 dni. Oczywiście, jeżeli jest taka sesja jak dzisiaj, to mamy poinformować państwa o sesji, natomiast jeżeli chodzi o materiały na komisję, to są 3 dni. Bardzo proszę. Dziękuję. Nie chciałem o tym mówić, bo nie moim celem jest zadrażniania tematu. Natomiast przeanalizowałem sobie dostarczanie materiałów na sesję i w zasadzie przedostatnia sesja, materiały zostały dostarczone oczywiście na sesję, która była w trybie normalnym, w środę o godzinie 14:30, czwartek święto, piątek w zasadzie wolny, nie ma jak się w zasadzie spotkać z wyborcami, bo wszyscy wyjeżdżają. I w zasadzie sesja nadzwyczajna od zwyczajnej różni się tym w zasadzie dziennym wyprzedzeniem dokumentów. Ja powiem tylko, jak to w Grudziądzu wygląda. W Grudziądzu, między innymi, bo to nie jest odosobnione miasto. Panie radny, ja może ale nie będę, czy wie mogę, pan co, bo mogę to jest przedłużanie sesji. Ja bym bardzo prosił złożyć inicjatywę ale ja chcę tylko uchwałodawczą, dokończyć. Panie radny. Ale bo będziemy teraz tutaj dyskutowali o czymś, o nie, nie powinniśmy dyskutować. Dyskutujemy dzisiaj o ja tylko w konkretnej uchwale. I bardzo bym prosił odnosić się odbiera do odbiera pan mi głos? Bardzo proszę, niech ostatnie zdanie. W Grudziądzu radni otrzymują dokumenty na sesję, na komisję z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Tylko tyle. Dziękuję. No my jesteśmy w Działdowie, panie radny, no trudno. No i rozumiem to. Bardzo cieszę się, że jesteśmy mieszkańcami Działdowa. Ja też. Proszę państwa, ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie w Kociela, bardzo proszę. Panie przewodniczący, no siedzimy w tym gronie, wszyscy słuchają. W zasadzie pan przerywa koledze, który tak naprawdę ma rację. Ilość punktów na dzisiejszej sesji nie jest aż tak wielka, nie jest aż tak skomplikowana, żeby radny tutaj Stanisław Czeczot miał okazję wypowiedzieć kilka słów, które mają dotrzeć nie tylko do nas, ale również do mieszkańców. Problematyka oświaty jest nam znana, gdyż szczególnie w tym roku, o czym rozmawialiśmy na komisji, jest wyjątkowo dotkliwa i chcemy temu zaradzić. Ja też usłyszałem kilka cierpkich słów ze strony burmistrza, że czegoś nie zaproponowałem. Kiedy miałem to zaproponować? Ja się przychylam do opinii radnego Czeczota, ale nie po to, żeby tu wywoływać błąd, tylko przedstawić stanowisko, koncepcję i uważam ją za słuszną. Oczywiście możemy się nad tym zastanowić podczas prac Komisji Oświaty, ale myślę, że pana stanowisko powinno być bardziej obiektywne w tej kwestii, aniżeli tutaj radnego Czeczota dyscyplinować w taki sposób. Dziękuję. Panie radny, jestem zwolennikiem dyskusji na radach, wypracowywania tam konkretnych wniosków i tutaj obradowania na sesji. Albo realizujemy te wnioski, a nie realizujemy. Podejmujemy decyzje oczywiście w sposób demokratyczny, poprzez głosowanie. Natomiast teraz w tej chwili, proszę państwa, nie chciałbym bardzo tego, żeby na sesji wygłaszać jakieś oświadczenia w sensie jakimś politycznym i tak dalej. Proszę państwa, jest konkretna uchwała i prosiłbym bardzo, żeby skupiać się na konkretnej uchwale. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej jeszcze sprawie? Proszę pan Jerzy Cybulski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja rozumiem emocje. Nie dyskutuję na temat ważności jednych czy innych wystąpień. Natomiast jeśli chcieliście państwo o tym dyskutować, to był w punkcie sesji drugi punkt, zmiany w porządku dziennym. Proszę, trzeba było zgłosić taki punkt. Uchwalilibyśmy zmiany w porządku dziennym i możemy wtedy dyskutować. A w tej chwili to robimy tylko chaos i zamieszanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę panią radną Wandę Milewską o zabranie głosu. Zgadzam się z panem Stanisławem, że tu powinniśmy rzeczywiście dyskutować, ale panie Stanisławie zaznaczam, że na Komisji Oświaty staram się to robić. Jako przewodnicząca tej komisji uważam, że jestem otwarta na wszelako dyskusję i na to, żebyśmy właśnie ten problem sobie dokładnie w tym roku reformy omówili, prawda? I wydaje mi się, że w dużym stopniu się to dzieje. Chyba, że się państwo nie zgadzacie ze mną. Dziękuję pani radna i bardzo proszę jeszcze raz pan Stanisław Czeczot chciałby zabrać głos. Bardzo proszę panie radny. Ja chciałem podkreślić, nie jestem politykiem. Jestem z Dunem, a wolnej chwili muzykiem. Dziękuję.
No tutaj to moglibyśmy dyskutować, ale nie będę teraz dyskutował. Bardzo proszę pana Marka Dworzynika. Szanowni Państwo, w pewnej części też się tutaj zgodzę z kolegą, bo idziemy po najniższej linii oporu. Myślę, że jeszcze do tych uchwał, czy obwodów, czy siatki szkół w szkole, czy wynagradzania, myślę, że jeszcze do tego wrócimy, bo zawsze można każdą uchwałę zmienić. A tutaj, Szanowni Państwo, no, obligatoryjnie musimy przyjąć, dopasować nasze prawo do prawa wyższego rzędu, czyli te 300 zł za wychowawstwo musimy przyjąć, bo to takie są wytyczne minimalne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej chętnych zgłaszających się do dyskusji. W związku z tym zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/254/09 Rady Miasta Działodowo z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w brzmieniu przedłożonym Państwu Radnym w materiałach na sesję. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę zagłosować. Musimy poczekać. Jedna osoba jest nieobecna, w związku z tym usprawiedliwiona, zwolniła się, ponieważ musiała, pan Gajewski musiał być u lekarza. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych, zagłosowało 17 radnych. Wstrzymało się od głosu 3 radnych. Stwierdzam, że Rada większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 22/254/09 Rady Miasta Działodowo z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie określania regulaminu wynagradzania nauczycieli. Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo, przystępujemy do procedowania punktu 7 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18/162/16 Rady Miasta Działodowo z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji gminy Miasto Działodowo na lata 2015-2020. Projekt uchwały został zaopiniowany przez radcę prawnego Urzędu Miasta za Państwu Radnych przedłożonych w materiałach na sesję. Projekt tej uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska. Proszę przewodniczącego komisji, pana radnego Jerzego Cybulskiego, o przedstawienie opinii komisji. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska na posiedzeniu dnia 2 września 2019 roku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały nr 18/162/16 Rady Miasta Działodowo z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji gminy Miasta Działodowo na lata 2015-2020. Dziękuję. Dziękuję, panie przewodniczący. Proponuję, by ewentualne pytania dotyczące tego projektu uchwały kierować w toku dyskusji do pani Żanety Kłyszewskiej-Fidorskiej, kierownik referatu zamówień publicznych i projektów europejskich. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18/162/16 Rady Miasta Działodowo z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji gminy Miasto Działodowo na lata 2015-2020 w brzmieniu przedłożonym Państwa Radnych w materiałach na sesję. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się? Proszę o zagłosowanie.
głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie 20 głosami za podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr rzymskie 18/162/16 Rady Miasta Działodowo z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji gminy Miasto Działodowo na lata 2015-2020. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Działodowo nr 39/342/18 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działodowo. Projekt tej uchwały zaopiniował radca prawny Urzędu Miasta. Został Państwu radnym przedłożony w materiałach na sesję. Bardzo proszę Panią Mecenas, są jakieś poprawki. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, bardzo proszę tam, gdzie jest podstawa artykuł 14, dopisać ustęp 1, ustęp 2 i ustęp 4. Ustawy o planowaniu, tak? Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozumiem, że to jest autopoprawka, tak? Dziękuję. Projekt tej uchwały był także przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska. Jeszcze raz bardzo proszę przewodniczącego komisji, pana radnego Jerzego Cybulskiego, o przedstawienie opinii komisji. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska na posiedzeniu 2 września 2019 roku przy 5 głosach za, 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Działodowo nr rzymskie 39/342/18 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działodowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja proponuję, by ewentualne pytania dotyczące tego projektu uchwały kierować w toku dyskusji do pana Stanisława Dobrackiego, naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, bardzo proszę pana radnego Zbigniewa Kociele. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, taka drobna uwaga do materiałów, które otrzymujemy. Otóż ten wydruk na ekranie, w zasadzie obraz na ekranie, był znacznie bardziej precyzyjnie przedstawiony jak w dokumentach, które otrzymaliśmy. To taka uwaga na przyszłość. Ja nie chcę z tego robić problemu, gdyż tak naprawdę należy traktować to jako część wstępną do uchwały, która w najbliższym czasie prawdopodobnie się pojawi. Natomiast przechodząc do sensu, treści tego wszystkiego, no ja ubolewam, panie burmistrzu, nad jedną, właściwie nie nad jedną, nad kilkoma sprawami. Otóż z tego, co mi wiadomo, odbyło się spotkanie z osobami zainteresowanymi, z mieszkańcami i przedsiębiorcami dotyczące tego terenu. Jak domniemam, z tego spotkania powinien pozostać sporządzony protokół. Dlaczego my nie jesteśmy w posiadaniu w tym momencie z tą wiedzą, z tym materiałem? To jest pytanie pierwsze. Pytanie drugie, które już na marginesie przedstawiłem podczas prac komisji, to są również uwagi do tego planu, między innymi moje. I z tymi uwagami jak na razie, z tego co wiem, nikt się nie zapoznał, bo w materiałach tych uwag nie mamy. Czy może pan się ustosunkować do tego, co powiedziałem? Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowna rado. Jeżeli chodzi o protokół ze spotkania, to taki protokół jest. Taki protokół jest. No i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby państwu udostępnić taki protokół. Panie burmistrzu, ale mamy coś opiniować, a tak naprawdę nie mamy wiedzy. To jest ograniczanie naszych kompetencji i możliwości do tego, aby wyrazić i przedstawić własne stanowisko. Ja tylko dodam, że ten projekt uchwały był szeroko dyskutowany, omawiany na komisji i na wszystkie pana problematyczne pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź i pan nie miał na tej komisji, no można powiedzieć, innych już zastrzeżeń. No dzisiaj dochodzą inne i ja się do tego pozytywnie chcę ustosunkować i jeżeli pan chce mieć wgląd do tego protokołu, z tego spotkania, to nie ma najmniejszej problemy. Taki wgląd będzie, bo to nic nie jest tam owiane, nic nie jest tajne, nic nie jest tam. Panie burmistrzu, ja bardzo dziękuję za przychylność, natomiast ja tu nie chcę mówić tylko i wyłącznie o sobie, ale o nas wszystkich. Jest nas 21 osób i uważam za zasadne, stosowne, a wręcz konieczne, abyśmy z taką wiedzą byli zapoznani. Dzisiaj co prawda
opiniujemy tą uchwałę, ale ta wiedza na tym etapie jest potrzebna. Ja wrócę do tego, o czym mówił radny Czeczot. Mamy tak mało czasu i nie dostajemy wystarczającej ilości materiałów, która by mogła nam pomóc w obiektywnym ustosunkowaniu się do tej uchwały. Ja mówię o tym nie tylko na tym etapie, ale mówię również o tym, aby w przyszłości takie sytuacje nie miały miejsca, gdyż, no panie burmistrzu, no ja użyję może mocnego słowa. Ja się obawiam, iż mogą tutaj następować znamiona, które mogą mieć w podtekście znamiona manipulacji. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Ja bym chciał dodać jeszcze, że z końcem września lub na początku października będą posiedzenia komisji i następna sesja i w programie tej sesji znajdą się materiały i znajdzie się punkt, który będzie dotyczył omówienia tych zmian. To jest przygotowanie, ten dzisiejszy projekt to jest przygotowanie właśnie tych zmian, które już będą doprowadzone do jakiegoś tam etapu i wszystkie uwagi, o których pan mówił, też uwadze, którą pan tam załączył do tych proponowanych zmian, będą na tych komisjach i na sesji omawiane i będą przegłosowywane przez Wysoką Radę. Także nic nie zostało pominięte z całej tej procedury, ani też nie było żadnego najmniejszego tutaj z naszej strony uszczerbku, żeby coś skrócić czy coś wyrzucić. A ja mam takie odczucie, że coś takiego się tutaj próbuje nam wmówić. No, bardzo proszę, pani mecenas. Szanowni państwo, ja może pokrótce przedstawię i być może panu radnemu wyjaśnię, gdzie jesteśmy, chociaż mam wrażenie, że pan radny doskonale wie, gdzie jesteśmy. A mianowicie tak, zmieniamy w tej chwili uchwałę tak zwaną intencyjną, ona tak się potocznie nazywa, jest to zmiana przystąpienia do opracowania planu, które państwo uchwaliliście w 2018 roku. A dlaczego? No dlatego, że właśnie między innymi dwutorowo pan burmistrz rozstrzygnął w pewnym zakresie, znaczy w zakresie w ogóle wszystkich uwag, zarządzeniem i takowe zarządzenie istnieje. Jakby to są dwie odrębne procedury. Procedura planistyczna burmistrza, która jest przewidziana w artykule 17 i tam pan burmistrz określa te swoje uwzględnienia bądź nieuwzględnienia uwag w zarządzeniu. Ono jest ogólnie dostępne. Odsyłam pana radnego. A jednocześnie, ponieważ będziemy przygotowywać się do wszelkich dodatkowych procedur i przyszłości do uchwalenia już tego właściwego planu, tej właściwej zmiany, to te uwagi, o których pan mówił, negatywne, bo Rada tylko te nieuwzględnione przez burmistrza proceduje, będziecie państwo mieli możliwość odniesienia się do tych uwag przy głosowaniu planu jako uchwały tej docelowej. Natomiast po rozmowie z panem projektantem, dlaczego w ogóle ta uchwała jest? No a dlatego, że w związku z rozmowami z planistą, planista zasugerował, że dobrze byłoby, żebyśmy mieli dostosowany zakres przyszłej regulacji planu do tej rzeczywistej, znaczy do uchwały tej intencyjnej. Także tutaj nikt nie ukrywa, tak jak mówię, jeśli chodzi o uwagi, one wstępnie są określone przez pana burmistrza w tej kompetencji, którą ma pan burmistrz w zarządzeniu. Odsyłam do tego aktu państw radnych, on jest ogólnie dostępny, myślę, że jest publikowany. Jak się mylę, to będzie za chwilę publikowane. Natomiast jeśli chodzi o kwestię uchwały, dostosowujemy ten załącznik, bo tam jest wyłączenie pewnego fragmentu, pan radny zapewne wie, w tym załączniku, do przyszłej procedury właściwego uchwalenia planu. To wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Mogę kontynuować? Bardzo proszę. Pani mecenas, no słucham z panią z pełnym podziwem, gdyż sama pani stwierdza, odsyła nas pani do czegoś, co, jak dobrze usłyszałem, jest, nie jest, powinno być, coś w tym rodzaju pani tam powiedziała. A jeszcze raz wyraźnie podkreślam, oczekuję, wręcz żądam, aby te materiały były dla nas dostępne. Ja nie będę się bawił w wyszukiwanie gdzieś tam na stronie urzędu. Pani mecenas, ja mam
Ja zatrudniam ludzi, ja pracuję. Ja pracuję w Radzie Miasta dla dobra miasta Działdowo, dla społeczeństwa, dla przedsiębiorców. I odsyłanie mnie gdzieś do czegoś, no pani wybaczy, ale trochę brzmi śmiesznie. Natomiast ja jeszcze raz podkreślam, panie burmistrzu, że jeżeli takie sytuacje będą postępowały, to ja będę skarżył te uchwały, a nie chciałbym tego. Naprawdę biję się w pierś. Nie chciałbym tego. Chciałbym, żebyśmy pracowali merytorycznie, ale mają podstawą być materiały. Ja się zastanawiam, pani mecenas, jak pani przygotowuje materiały na sesję, jeżeli pani nie jest w posiadaniu materiałów pomocniczych, bo tak sobie je pozwolę nazwać. Jeżeli czegoś takiego pani nie ma, no to ja osobiście sobie czegoś takiego nie wyobrażam, żeby pani przygotowała merytorycznie, racjonalnie, poprawnie i prawnie materiały. Ja oczekuję i żądam, aby te materiały były dostępne nie na sesji następnej, tylko żeby były wysłane po tej sesji do wszystkich radnych, aby mieli swobodny czas zapoznania się z protokołem, o którym mówię, jak również z pismami, które przedłożyli mieszkańcy, czy też ja jako radny miasta Działdowo, jako uwagi do tegoż planu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie radny. Jeszcze pani mecenas bardzo króciutko, bardzo proszę. Bardzo króciutko. Ja już powiedziałam, ale pan radny może nie do końca zrozumiał. Rozdzielam dwie procedury. Niepotrzebne panu są rozstrzygnięcia uwag do podjęcia tej uchwały. To wszystko, dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana Marka Dłużnika. Bardzo proszę. Szanowni państwo, w uzasadnieniu tej uchwały czytam: korekta granic planu wynika ze zmiany stanu prawnego części nieruchomości objętej zmianą planu polegającej na uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Tak, szanowni państwo, no trzeba korekty robić na bieżącą, ale mam takie pytanie. Jaka to jest prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę? Co to jest za inwestycja? I o jaką zmianę, no generalnie o jaką zmianę w tej uchwale chodzi? Dziękuję. Bardzo proszę pana naczelnika, tak? Proszę o odpowiedź. Panie przewodniczący, szanowni radni, w trakcie procedowania zmiany planu, między innymi właśnie dla załącznika numer 5 i dla nieruchomości gruntowych przy ulicy Lidzbarskiej, w międzyczasie inwestor uzyskał pozwolenie na budowę stacji diagnostycznej wraz z zagospodarowaniem terenu. I w związku z tym należało złożyć, czy też powiedzmy należy podjąć uchwałę o zmianie właśnie w tym załączniku. I tak jak spojrzymy na mapę, to jest ta część działki, na którą inwestor dostał prawomocne pozwolenie, jest ona wyłączona. To znaczy to w tym momencie, jak pan mówi, gryzła, w tym momencie się gryzie z tą naszą intencyjną uchwałą. Tak jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, jeszcze pan radny Andrzej Tesar chciałby zabrać głos. Proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, praktycznie już kolega Marek to z tym pytaniem mnie uprzedził, natomiast no, chciałem jeszcze tylko dodać, że projekt uchwały, powiedzmy, jest zasadny i potrzebny. Natomiast przedstawienie, uzasadnienia tego projektu uchwały, powiem szczerze, że dla mnie jest niezrozumiałe. I nie wiem, czy ktoś tutaj z państwa na sali rozumie to uzasadnienie. Ja przynajmniej tego nie rozumiem. W związku z, bo przykładowo, no, patrząc nawet na załącznik i na tą mapkę, no, ja nie wiem, czy to dotyczy Działdowa, czy Mławy, czy Brodzicy. No, przecież tam nie ma ani nazwy ulicy, ani numery to są chyba tych działek, to są takie, że nieczytelne. Proszę państwa, powiedzmy tak, jest zasadność, natomiast no formalne uzasadnienie no dla mnie jest nieczytelne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze pani mecenas, proszę. Ja króciutko chciałam się tylko odnieść do tego, co pan radny powiedział, że tak naprawdę ta mapa jest taka sama, jaką pan podejmował i uchwalał w 18 roku. Bez ulic tam też było w 18 roku i bez różnych innych rzeczy, o których pan wspomina. Jak pan dotrze do tej uchwały, będzie pan widział. Tam jest tylko to, co powiedziałam no, i co powiedział pan naczelnik. Uzasadnieniem tego jest to, byśmy dostosowali, ponieważ wyłączamy pewien fragment procedowania planu. Z uwagi na fakt, że jest pozwolenie na budowę, o którym też pan naczelnik powiedział i ze względu na fakt, że pewne rzeczy uznaliśmy, że trzeba po prostu je uwzględnić. Stąd też pan projektant zaproponował,
że oprócz tego, że pan burmistrz rozpocznie swoją procedurę, dobrze byłoby, żebyście państwo skorygowali uchwałę intencyjną przystąpieniu do zmiany planu i z tego załącznika numer 5 uchwały z 18 roku wyłączyli pewien fragment i ta mapa to przedstawia. Ta mapa jest tak samo sporządzona, jak była sporządzona w 18 roku, a sporządzał ją projektant. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze pani radna Aleksandra Korzeniewska chciałaby zabrać głos. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie burmistrzu. Ja chciałam tu poprzeć kolegów. Uważam, że jeżeli mamy podejmować decyzję, to musimy mieć informacje takie, które upewniają nas, że podejmujemy słuszną decyzję. Ja dzisiaj się wstrzymam od głosu. Po pierwsze chociażby dlatego, że nie ma tu opinii w tym projekcie uchwały radcy prawnego, więc pani mecenas nie ma opinii. Po drugie, jeśli pani mówi, że w uchwale z 2018 roku w uzasadnieniu były informacje, to to uzasadnienie uważam, jakby go w ogóle nie było. Jest dla nas nieczytelne. My musimy mieć konkretne informacje, musimy wiedzieć, tym bardziej, że mamy sesję nadzwyczajną, mamy mało czasu i tak naprawdę nie było czasu na to, żeby w jakichś tam jeszcze dokumentach doszukiwać się, co jest nam potrzebne do podjęcia decyzji. Także naprawdę bardzo prosimy na przyszłość, popieram w pełni kolegów, żeby te informacje były. My musimy podejmować decyzje pewne. Ja za nią odpowiadam i każdy z radnych również. Dziękuję. Pani mecenas. Ja bym chciała zdementować fakt, że nie ma mojej opinii na tej uchwale. Jeżeli państwo jej nie macie, to jest kwestia organizacyjna. Dlatego, że opinia jest i najprawdopodobniej ona jest w biurze rady, a państwo otrzymaliście najprawdopodobniej wersję elektronicznej to. Nie wiem, nie mogę, pani radna, niech mnie pani zrozumie, ja nie mogę też po moim podpisie wskazywać w jakiej wersji, ale jest na pewno, mogę zaręczyć, myślę, że pani z rady jest w stanie wskazać, bądź nie wiem, przynieść tą opinię z określoną datą. Z tego, co mi mówi tu pani z obsługi, zostały wysłane, zawsze taki jest plik jeden, która mówi, że pierwsze strony i tam jest ta opinia, tak twierdzi tutaj pani i myślę, że jest. Więc... Ale panie przewodniczący, a w związku z tym, kto jest w posiadaniu tak takowej opinii? Pierwsza strona to jest wydrukowana po zmianie, którą państwu dali tylko jako roboczy materiał. Po prostu tam była autopoprawka, pani radna, także to nie jest ten oryginalny. Więc tam była za tego i tutaj pani mecenas prowadziła autopoprawkę. Jeszcze pan radny Zbigniew Kociela, bardzo proszę. To tak na marginesie zapytam, kto z państwa jest w posiadaniu tej informacji, o której mówi radna Korzeniewska i jednocześnie pani mecenas? Ja nie. Chodzi o pani opinię dotyczącą tej uchwały. Czy ktoś jest w posiadaniu takowej tutaj na tej sali z grona radnych? Elektronicznie została wysłana do pana ta opinia. Ja pytam, czy dzisiaj na sali. Chodzi o to, że najprawdopodobniej wszyscy nie jesteśmy w posiadaniu takowej informacji. Ja do tego brnę. Panie przewodniczący, ja sumując to wszystko, składam oficjalny wniosek o wyłączenie tego punktu z dzisiejszego głosowania i przełożenie go na następną sesję z uwagi na brak stosownych materiałów i merytorycznego przekazu informacji dla całej Rady Miasta. Bardzo proszę, pan burmistrz. Panie przewodniczący, szanowni radni, no nie można robić z posiedzenia rady jakiegoś cyrku, a tutaj się próbuje taki cyrk zrobić. Ja podejdę do pana, przyniosę projekt uchwały podpisany przez radcę prawnego panią Magdalenę Żąb z zapisem bez uwag i z zaznaczeniem daty, kiedy to zostało dokonane, czyli 29 sierpnia 2019 roku. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I taki panie radny Kociela, taki pierwszą stronę wersji elektronicznej otrzymaliście państwo w swoich materiałach na sesji. Panie przewodniczący, to nie była jedyna uwaga. No tak twierdzi mi pracownik obsługi.
Dobrze, to więc pan wniosek zgłosił. Panie, szanowni państwo, jestem daleki od cyrku, panie burmistrzu, naprawdę. Natomiast wygłosiłem dzisiaj kilka własnych opinii na ten temat i dostrzegam wiele braków i nieścisłości w związku z tą uchwałą. Dlatego składam jeszcze raz oficjalnie wniosek o wyłączenie tej uchwały z uwagi na całokształt tego, co dzisiaj państwu przedstawiłem i wyraziłem. Oczywiście jest to państwa wolą, czy wolicie to przegłosować w takim trybie, jakim to zostało zrobione, tylko dlatego, żeby to poszło do przodu, czy jednak możemy się nad tym pochylić, zastanowić się, zapoznać z pełną dokumentacją i podjąć stosowną, właściwą uchwałę. Panie przewodniczący, składam wniosek o usunięcie tej uchwały z uwagi na brak pełnej dokumentacji, o której mówiłem wcześniej. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, bardzo proszę. Ja bym chciał powtórzyć to, co już mówiłem panu radnemu, że na następnej sesji chcemy i komisjach na następnych chcemy przegłosować te wszystkie uwagi, o których pan mówił i chcemy uchwalić nowe zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania. I podjęcie tej dzisiejszej uchwały taką możliwość po prostu stwarza. Jeżeli tej uchwały teraz nie podejmiemy, trzeba będzie to przesunąć w czasie i nie wiadomo w jakim czasie, bo też na tą komisję trzeba zaprosić urbanistę, firmę, która tymi zmianami się zajmuje, która to prowadzi. A na dzień dzisiejszy ja nie widzę, żeby tutaj ze strony burmistrza, pracowników urzędu było jakieś wymuszanie, zmuszanie, czy wsuwanie czegoś, żeby w pośpiechu przegłosować. Wszystko to było na komisji ostatniej było omówione, przedyskutowane i pozytywnie zaopiniowane. Dzisiaj się to odwraca. Pan radny nie jest do końca zadowolony. No był czas na dyskusję. No był czas na dyskusję i jeszcze wtedy można było te materiały, czyli ten protokół, o który pan dzisiaj zabiega, panu dostarczyć i nie byłoby według mnie żadnego problemu, ale tylko wystarczyło się o to zwrócić. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze bardzo proszę, żeby do tego podejść poważnie i żeby już nie wydłużać tych proponowanych zmian w planie przestrzennego zagospodarowania. Pani mecenas, proszę. Ja teraz w kwestii formalnej, bo tutaj pan radny stwierdził, że jego wniosek formalny jest o usunięcie z porządku obrad, ale przecież my cały czas obradujemy, czyli tak naprawdę jest to zmiana porządku obrad, a mamy sesję nadzwyczajną. A skoro mamy sesję nadzwyczajną, to do zmiany porządku potrzebna jest zgoda pana burmistrza i bezwzględna ustawowa liczba głosów. Więc propozycja moja jest taka, panie radny, już pomijam merytorykę, którą pan tutaj polemizuje ze mną, jest taka, żeby państwo, którzy po prostu się nie zgadzacie, nie głosowali na tą uchwałę, wtedy tej uchwały po prostu nie będzie przegłosowana i nie będzie. Ona odpadnie, bo usunięcie w tej chwili, przesunięcie, czy nie wiem, wyrzucenie tego punktu, no to w zasadzie moim zdaniem ingeruje w zmianę porządku obrad, do której potrzebna jest ustawowa bezwzględna większość i zgoda pana burmistrza. Dziękuję. Panie przewodniczący, mogę? Bardzo proszę. Szanowni państwo, może żeby trochę ostudzić emocje, panie przewodniczący, zaproponuję jako punkt pierwszy kilkuminutową przerwę i przedyskutujmy to w kuluarach i za chwilę wrócimy do głosowania. Jeżeli nie mają nic przeciwko radni, myślę, że to będzie kwestia 3-5 minut. Dziękuję. W takim razie ogłosimy 10-minutową przerwę. Bardzo proszę. Otrzymaliście państwo uchwałę w formie papierowej wraz z potwierdzeniem przez panią radcę prawnego Danę Żąb, że został on jakby tutaj ten materiał zaakceptowany i następny w jest teraz tak, jeszcze sprawa wniosku pana Kocieli. Bardzo proszę, pan radny, proszę. Panie przewodniczący, ja żebym nie był odbierany przez państwa jako osoba, która chce tutaj działać destrukcyjnie. Ja w tym momencie wycofuję ten wniosek na rzecz dalszej dyskusji i chciałbym, żeby
radni wypowiedzieli się na ten temat. Także na ten moment, jeżeli mogę taki wniosek pani mecena złożyć, wycofuję ten wniosek do końca dyskusji w tym punkcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Dariusz Maćkowiak chciałby zabrać głos. Bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja bym poprosił pana informatyka o przywrócenie tego planu na monitory, jeżeli mógłbym prosić. O właśnie, dziękuję. Szanowni państwo, zabieraliśmy głos w tej kwestii. Czytam tutaj projekt uchwały, czytam uzasadnienie i powiem wam tak, spójrzcie sobie na te materiały, które my dostaliśmy. Prosiłbym o pomniejszenie, tak żeby było widać północną część. O właśnie. Proszę państwa, my nawet nie wiemy, na temat której działki dyskutujemy, bo tutaj nigdzie w dokumentach nie ma. A zaznaczone również róg, tam jest B. Tu w dokumentach, które my dostaliśmy, nie jestem członkiem komisji. Więc w tym momencie czytam i zastanawiam się, o co chodzi, na czym polegają te zmiany granic i tak dalej. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Bym poprosił o wytłumaczenie, o którą działkę chodzi i jak wyglądają te zmiany. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni radni, jeżeli jest taka konieczność, ja podejdę tutaj do rzutnika, do monitora, pokażę, o jaką działkę chodzi i wyjaśnię, o co chodzi. Nie ma sprawy. Przed niczym nie uciekam. Nikt tutaj z urzędników również nie ucieka. Jeżeli będę musiał się wspomóc tutaj głosem pana naczelnika, też go poproszę. Na wszystkie pytania zostanie udzielona wyczerpująca odpowiedź. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni radni, chodzi o tą wyznaczoną działkę. Na tą działkę zostało wydane prawomocne pozwolenie na budowę pod stację diagnostyczną i dlatego chcąc przeprowadzić zmiany, o których mówiliśmy, gdzie została podjęta z końcem marca, dokładnie 29 marca 2018 roku uchwała intencyjna, chcemy to z tych zmian wyłączyć, gdyż już jest na to pozwolenie na budowę pod stację, jak mówiłem, diagnostyczną. I nie będziemy po prostu nad czymś pracowali na przyszłych komisjach czy na przyszłej posiedzeniu Rady, na czymś, co nie jest zgodne już z rzeczywistością. I tylko taka była intencja, żeby po prostu ten fragment pokazać, jak to rzeczywiście na dzień dzisiejszy wygląda. Od 29 marca 2008 roku, no to już upłynęło już półtora roku. I takie zmiany mogły już zajść, bo no niestety życie płynie dalej. Inwestorzy i właściciele tych działek no, działają i też nie chcemy tego dalej wydłużać, bo może się okazać za kilka miesięcy, że znowu zostaną wprowadzone jakieś zmiany. A chcę przypomnieć, że pozwolenie na budowę to nie wydaje Urząd Miasta, tylko wydaje starostwo. To tyle na razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan, proszę bardzo, pan radny Maćkowiak. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, ja mam jeszcze takie dodatkowe pytanie. Dziękuję za określenie, bo która to działka. Jak nasza potencjalna decyzja na tak wpłynie na inwestycje osoby, która tam już dokonuje, no zaczęła swoją inwestycję? Bardzo proszę. Innych podmiotów oczywiście. Bardzo proszę. Mogę? Tak, proszę. Panie przewodniczący, szanowna rado, no w ogóle nie wpłynie. W ogóle nie wpłynie, ona nie zakłóci. Ona nie zakłóci tej inwestycji, gdyż na tą inwestycję zostało wydane już prawomocne pozwolenie i o ile się orientuję, bo tam przejeżdżam codziennie, już ta inwestycja jest w toku realizowana. I ta działka, celem tej uchwały jest, żeby tą działkę z tych zmian w ogóle wyjąć, które są
planowane na następnych posiedzeniach, które były planowane w tej uchwale intencyjnej z 29 marca 2018 roku. Dziękuję, panie burmistrzu. Pan sekretarz, proszę, bardzo chciałby jeszcze zabrać głos. Proszę. Znaczy tak, chciałem państwu, panie przewodniczący, szanowni państwo, panie burmistrzu, nie uzgadniałem, bo nie mieliśmy takiej możliwości uzgodnić pewnego stanowiska z panem, ale sądzę, że będzie pan, podpisze się pan pod moimi słowami. Szanowni państwo, powinnością urzędnika każdego jest przygotowanie i wykonywanie swoich obowiązków z należytą starannością. Chcę państwu powiedzieć, że ten akurat materiał w moim przekonaniu nie ma takiej staranności. Tu trzeba państwu oddać rację. Materiał każdy wychodzący na zewnątrz do klienta indywidualnego, do klienta zbiorowego, na sesję, na cokolwiek. On powinien wizją tego urzędnika tak być przygotowany, żeby był on w pełni komplementarny i zrozumiały. To się jednym udaje, jednym się nie udaje. Ten akurat wybiórczo materiał po uzupełnieniu i po zapewnieniu i przedłożeniu dodatkowych dokumentów można te braki, że tak powiem, uznać, że zostały dopełnione. Natomiast on w pierwowzorze takiej postaci staranności nie miał. Bardzo przepraszam, panie burmistrzu. Często przyjmuję komplementy pod adresem urzędników, za które dziękuję, ale przyszedł taki moment, że muszę czasami powiedzieć również coś innego. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. I poproszę pana Marcina Ogrodowczyka. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, przysłuchując się tej rozmowie, padły takie słowa, że było jakieś spotkanie, jest jakiś protokół z mieszkańcami. Chciałbym zapytać, czy było takie spotkanie, czy w urzędzie, czy z mieszkańcami osiedla. A dodam, że ja jestem mieszkańcem vis-a-vis tej działki, bo mieszkam na tym osiedlu i że jest jakieś... Nic mi na ten temat nie wiadomo. Wiem, że oczywiście inwestor chodził po mieszkańcach, pytał o zgodę i takie inne rzeczy. Natomiast czy było spotkanie, czy w urzędzie, czy gdzieś z mieszkańcami, czy z inwestorem i z burmistrzem, a tu jest jakiś protokół? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan naczelnik. Panie przewodniczący, szanowni radni, tutaj wkradła się delikatna nieścisłość, ale bo tu pan radny Kociela prosił o protokół, ale to protokół był o protokół, który był sporządzony podczas wyłożenia planu, wyłożenia zmiany planu. To ten protokół u nas w urzędzie jest. Jednakże takiego spotkania z mieszkańcami w sprawie tylko i wyłącznie tej stacji diagnostycznej nie było i żadnego takiego protokołu również nie ma. A to, co pan radny Ogrodowczyk też tu wspomniał, że inwestor chodził i prosił o podpisanie takiego pisma, że mieszkańcy sąsiednich nieruchomości nie wnoszą żadnych sprzeciwów lub też żadnych uwag, to było też naszą sugestią po rozmowie z inwestorem, żeby właśnie takie podpisy zebrał i żebyśmy my jako urząd mieli wyrobione zdanie, czy to się mieszkańcom podoba, czy nie podoba, czy mają jakieś uwagi, czy w jakim to kierunku idzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią Wandę Milewską. Bardzo proszę. Ja proszę państwa, zrozumiałam, że chodzi o wstępną zgodę na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Proszę państwa, jeżeli to chodzi o tylko wstępną zgodę, a na następnej radzie mamy te zmiany dyskutować, to uważam, że rzeczywiście zgodę należy moim zdaniem wypowiedzieć się w sprawie, czy daje mi to zgodę, czy nie, a później jak będziemy już dyskutować nad tymi zmianami, to poprosimy o szczegółowe tutaj, powiedzmy, materiały, żebyśmy wiedzieli, nad czym szczegółowo już będziemy dyskutować. I tylko tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani radna. I bardzo proszę, pan radny
Marek Dłużnik chciałby zabrać głos, proszę. Szanowni Państwo, ja miałbym takie pytanie. Czy inwestor, który realizuje tą inwestycję na tej działce, nie jest przypadkiem może właścicielem obok sąsiednich działek? I dlatego chciałbym się spytać, kto jest właścicielem sąsiednich działek? Dziękuję. Dziękuję panie radny. Bardzo proszę pana naczelnika o odpowiedź. Panie przewodniczący, panie radny, to są osoby prywatne, ale to nie jest ten sam inwestor. Dziękuję. Dziękuję bardzo i pan radny Zbigniew-Kociela, bardzo proszę. Dziękuję. Ja dziękuję pani radnej Milewskiej za zabranie głosu, bo jak patrzę na państwa, to niestety macie pozamykane usta i patrzę na to z wielkim smutkiem, bólem. Albo nic nie wiecie i to jest najbardziej prawdopodobny wariant, albo wiecie coś, o czym nie chcecie mówić, ale to już pozostawiam opinii tym, którzy uczestniczą w dzisiejszej sesji, jak również tym, którzy mają okazję oglądać to za pośrednictwem masowych środków przekazu. Szanowni Państwo, ja wracam do tego, o czym mówiłem. Dzisiaj mamy coś zaopiniować, gdzie nie mamy wiedzy merytorycznej. Ja nie oczekuję cudów. Ja mówię o pewnych podstawach, o pewnych zasadach, o pewnych regułach. W tych pismach ja to uzasadniłem. To są dwa pisma, które wskazują wyraźne błędy w tym, co zostało zrobione. Ja powiem Państwu pokrótce, jaki jest cel. Cel jest taki, aby te działki stały się działkami budowlanymi. Tylko trzeba wziąć pod uwagę również to, że gmina miasto Działdowo za zmianę w planie może zapłacić stosowne odszkodowanie osobom, którym to wcześniej pozwolono na inwestycje na tym terenie, a przypomnę, są to obrzeża miasta Działdowa, droga wylatowa. W całym cywilizowanym świecie takie inwestycje właśnie na takich terenach mają miejsce. Na wylotach, a nie w centrach, tak jak czasami padają różne zarzuty, że w centrum się buduje coś. To właśnie w tamtych miejscach, czyli przy przypadku ulicy Lidzbarskiej, wylotu z miasta Działdowo, może powstać hala ze sprzedażą różnego rodzaju materiałów, stacja paliw, bo takie są potrzeby, bo takie są normy, takie są wskazówki w normalnym, cywilizowanym świecie. U nas najwyraźniej ktoś chce to zmienić. Dlaczego? Ja tego nie rozumiem. Stąd mój głos, stąd moje skargi. I panie burmistrzu, no to, co powiedział pan sekretarz, ja też się podpisuję pod tym rękoma. Jestem niestety niemile zaskoczony, że ta wiedza, która została przedstawiona zarówno nam, jak i kolegom z koalicji, jest mierna. Dziękuję. Panie przewodniczący, ja ad vocem, jeżeli mógłbym. Panie to... radny, proszę nie mówić więcej niż ja powiedziałem. Ja powiedziałem, że ona ma usterki natury formalno-prawnej czy redakcyjnej, ale nie oznacza, panie Zbigniewie, to, że te braki, o które pan tutaj mówił, nie zostały w dniu dzisiejszym usunięte poprzez wskazanie opinii prawnej, poprzez dopowiedzenie co do zamiaru konkretnie i takich innych rzeczy. Także proszę nie mówić więcej niż ja powiedziałem. Bardzo proszę, panie burmistrzu, jeszcze tak, proszę. Ja, panie przewodniczący, szanowni radni, no pan radny używa bardzo tutaj takich porównań głębokich i powołuje się na cywilizowany świat. No ja bym chciał też powiedzieć, że w każdym cywilizowanym świecie demokratycznym, bo chyba żyjemy w kraju demokratycznym, słucha się mieszkańców, słucha się wyborców. Mieszkańcy tego terenu, wyborcy chcieli, żeby te tereny przy zmianach w planie przestrzennego zagospodarowania były miejscami, gdzie będzie budownictwo mieszkaniowe. To będzie budownictwo mieszkaniowe. I po wysłuchaniu, burmistrz po wysłuchaniu tych głosów, po rozmowach z tymi mieszkańcami, no, przedstawił Radzie takie zmiany. I 9 marca została taka uchwała intencyjna podjęta. Niebawem będą wszystkie uwagi na sesji i na komisjach będą przegłosowywane i każdy będzie mógł się wypowiedzieć, każdy radny, czy te uwagi i te zamiary,
które przedstawili mieszkańcy z tamtego rejonu, są słuszne? Czy każdy radny będzie mógł się przez swoje głosowanie wypowiedzieć, są słuszne? Czy przyjmuje to, czy nie? A burmistrz tylko wykona to, co radni zdecydują. I teraz wykonał burmistrz też taki ruch, co wyborcy, mieszkańcy tamtego terenu chcą. Dziękuję bardzo. Senat, bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja obrazkowo powiem tak. W 18 roku, 29 marca, podjęliście Państwo uchwałę o przystąpieniu do planu i tam był tam załącznik numer 5, który generalnie odpowiada tej mapie, która w tej chwili jest. Jaka ona jest, to nie mnie oceniać, to jest pracownia urbanistyczna od tego. I to, co Pan Radny powiedział, w pewnym zakresie okazało się, że jest pozwolenie na budowę, o tym, o czym Państwo mówicie, i trzeba się w pewnym zakresie w tej procedurze cofnąć, proszę Państwa. I właśnie proponowana tutaj Państwu zakres zmian to jest wyłączenie tej działki, o której mówi Pan Burmistrz, a więc tak naprawdę Pan Burmistrz idzie w ukłon co do tego, co Pan Radny mówi. Nie ma w tym zakresie moim zdaniem żadnych sprzeczności. Ponieważ i to co, pytanie, nie wiem, chyba była pana radnego Maćkowiaka, co się stanie z tym inwestorem i z tym fragmentem, tam ten człowiek, który dostał pozwolenie na budowę, no ten teren nie będzie ruszany, tak naprawdę nie będzie dotyczył zmian. No dlatego my wyłączamy właśnie ten zakres tej uchwały o przystąpieniu, żebyśmy mieli później dostosowaną uchwałę główną, tą o zmianie planu do pierwotnej, do uchwały tak zwanej intencyjnej, jak mówi pan burmistrz. Mam nadzieję, że państwu to jakoś czytelnie wytłumaczyłam. Szkoda, że nie ma pana projektanta, bo generalnie on tym wszystkim zarządza i odpowiedzialny jest za całą procedurę od 18 roku. Myślę, że w następnych sytuacjach, kiedy będziemy go potrzebować, to państwu przyjedzie i to jeszcze szczegółowo wytłumaczy jako planista. Ja ze swojej strony wszystko dziękuję. Dziękuję bardzo i bardzo proszę, pan radny Dębski chciałby zabrać głos. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Ja o tej inwestycji trochę szybciej wiedziałem, może jak wszyscy. Wiem, skąd jest inwestor z Lidzbarka. Zakupił ziemię prywatnie od pana tam takiego i pani, którzy posiadają tam działki, nawet są na sprzedanie w tej chwili. I powiem szczerze, z tego co ja słyszę opinie przedsiębiorców takich, co posiadają ciężarowe samochody, są bardzo tym zainteresowani, gdyż to będzie stacja taka przyjazdowa, taka jedna, chyba tu nigdzie takiej nie będzie. Inwestycja na kilka milionów, powinniśmy się z tego bardzo cieszyć, że taka inwestycja powstaje. I sprzyjać tutaj inwestorom, będą podatki, musi zapłacić, niestety, no powinniśmy się cieszyć. Ten pan jest z Lidzbarka, przenosi się do Działdowa, no tu są lepsze warunki. Miasto Muława zachęca wszystkich, skąd tylko z całej Polski, żeby przyjeżdżali, inwestowali. Także powinniśmy się bardzo cieszyć, a my tu ciągle jakieś piany bijemy, a co to, a dlaczego, a jak, skąd, a co. Słuchajcie, każdy tak udaje, jakby nic nie wiedział, a w sumie coś wie i po prostu nie wiem, czy komuś zależy, żeby to zatrzymać, czy jak. Ja bym był zdania, że jestem za i będę głosował za wszystkimi takimi, którzy będą chcieli coś tu w tym mieście naszym robić. A co państwo zadecydują, to jest tego, a nie przerywać, to tego, odkładać. Dostał zgodę i co teraz, przerwać? Nie, niech buduje, niech się cieszy. Nie, no bo z tego to wynika tak, no to, a po co te zatrzymania, po co to? No uważam, że niech to wszystko idzie do przodu, no. Dziękuję, panie radny. I proszę bardzo, pan radny Paweł Świątek, proszę. Proszę państwa, ta dyskusja nie idzie w dobrym kierunku. Dlaczego? Dlatego, że spieramy się o rzeczy formalne, powinniśmy się zajmować rzeczami merytorycznymi. Ja mam takie pytanie, panie przewodniczący, czy mogę do radnego Kocieli. Dlaczego? Mogę? Dlaczego pan radny Kociela nie zgłosił swoich uwag co do formalności tej uchwały na komisji? Przecież urzędnicy by panu dostarczyli wszystkich materiałów, uzupełniliby te materiały, a pan to robi na sesji teraz, bo jest pan członkiem Komisji Gospodarki, gdzie ta uchwała była omawiana. Dziękuję bardzo. Oczekuję pana odpowiedzi, tak? Proszę tak. Bardzo, panie radny. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To jest zasadne pytanie, zresztą nie ma głupich pytań. Postaram się możliwie odpowiedzieć, aby pana radnego zadowolić. Szanowni państwo,
Tak jak wspominał chociażby dzisiaj kolega radny Czeczot, materiały dostajemy stosunkowo późno. Dostając je w krótkim okresie czasu, każdy z nas ma prawo, obowiązek się z nimi zapoznać. Już nieraz doświadczyliśmy, panie radny Świątek, iż inne było głosowanie podczas komisji, a inne podczas sesji. Jest takie przysłowie, że tylko krowa nie zmienia zdania. Ja, zapoznając się z dokumentami, zaznaczam, w określonym, stosunkowo krótkim okresie czasu miałem okazję również rozmawiać z mieszkańcami, z przedsiębiorcami. Stąd moje takie, a nie inne stanowisko. Z drugiej strony, to co podkreślałem dzisiaj kilkakrotnie, dokumenty, które między innymi ja składałem, powinny być dla państwa dostępne. One nie są. Dlaczego? Mam ku temu stosowne wątpliwości. Natomiast panie radny Dębski, dzisiejsze głosowanie nie ma wpływu na, jeżeli mogę panie przewodniczący dołączyć również do wypowiedzi pana radnego Dębskiego, nie ma wpływu na jakikolwiek działania tego inwestora, który już rozpoczął tą inwestycję. My mówimy o tym, co ma nastąpić później. O innych inwestycjach wokół tej działki, przepraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan burmistrz, proszę bardzo. Ale o tym, przepraszam bardzo, panie przewodniczący, szanowni radni, o tym, co będzie później, no to będziemy rozmawiali, jak już mówiłem, na następnych komisjach i na następnej radzie. Dzisiejszy projekt uchwały dotyczy tylko i wyłącznie tej działki. Ja nie wiem, dlaczego pan mówi o tych uwagach. Przecież te uwagi wszystkie będą przegłosowywane na sesji, na komisjach. Te, które dotyczą całościowo tych zmian, które są przewidziane w planie przestrzennego zagospodarowania i tego wycinka, który jest oznakowany. Także to mi się zdaje, że za daleko idziemy na ten materiał dotyczący dzisiejszego projektu uchwały. No to żadnych problematycznych spraw to nie stwarzało, gdyż my nie dajemy pozwolenia na budowę. Ten inwestor otrzymał takie pozwolenie. I chcąc to urzeczywistnić, dzisiejsza uchwała to zrobi, że tu już na tej działce będzie inwestycja. A co z pozostałymi działkami, to w tych zmianach, które będą zaproponowane na następnej, prawdopodobnie na następnej sesji i na następnych komisjach będą omawiane i przegłosowywane, no to się dowiemy, bo burmistrz zrobi to, co Rada przegłosuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja myślę, że już powinniśmy zmierzać ku końcowi, bo te wszystkie sprawy myślę, że zostały wyjaśnione. Proszę bardzo, pan Marcin Ogrodowczyk chciał zabrać głos, bo tak będziemy w kółeczko chodzić i każdy, coś się przypomnie każdemu i będziemy za chwileczkę znów, i tu już dyskutantów było bardzo wielu. Myślę, że jest rozjaśniona sprawa tej uchwały. Bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałbym wrócić do słów jeszcze pana burmistrza. Panie burmistrzu, przed chwilą pan mówił, że było spotkanie z panem burmistrzem i na wniosek mieszkańców te tereny miałyby być przekształcone na budowę jednorodzinną, mieszkaniową. Ja wcześniej pytałem, czy było takie spotkanie. Pan burmistrz powiedział mi, że nie było takiego spotkania, więc no, nie rozumiem. Więc było, nie było, jak było, to kiedy? No, ja mieszkam na tym osiedlu, no nie mam, nic o tym nie wiem. Bardzo proszę, panie burmistrz. Takie wnioski padały jeszcze przed 2018 roku. To jest bardzo odległy czas i to jest pokłosie podjęcie tej uchwały 29 marca, to jest pokłosie tych próśb, wysłuchanie tych próśb tych mieszkańców, którzy się do burmistrza zgłaszali. Były też raz w roku, czasami dwa razy w roku, są tak zwane spotkania osiedlowe. To było na tych osiedlowych spotkaniach bardzo mocno poruszane. Ja nie chcę wracać do wątków, bo byśmy tutaj to wydłużyli. No ale to właśnie z taką inicjatywą wystąpił burmistrz. Jak przegłosuje to Rada, to się już niebawem dowiemy. Dziękuję bardzo. Pani mecenas. Króciutko, żeby odpowiedzieć panu radnemu Kocieli, bo myślę, że on na to czeka. Mianowicie, jeśli chodzi o kwestię uwag, rzeczywiście pan między innymi też złożył takie uwagi i pan burmistrz w trybie artykułu 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydał zarządzenie w tej sprawie, które jest ogólnodostępne, jest zarejestrowane w rejestrze zarządzeń i tam poszczególne uwagi przedłożone przez mieszkańców odniósł się do nich.
ale ja nie łączę tych dwóch spraw, jeśli chodzi o tą dzisiejszą uchwałę intencyjną, a kwestię rozpatrzenia uwag przez pana burmistrza. Negatywne uwagi na etapie zmian w planie państwo będziecie debatować nad tymi uwagami, to zawsze robimy. I każda z tych uwag będzie głosowana przez państwa, ale oddzielnie, ale negatywne. Te, które pan uznał burmistrz za uwzględnione, one nie potrzebują państwa głosowania. Dlatego, że pan burmistrz pewne uwagi rzeczywiście uznał za uwzględnione, dlatego potrzeba była cofnięcia się w uchwale intencyjnej. Między innymi ta uchwała dlatego w tej chwili jest przedmiotem. To wszystko, ja już wyczerpałam swoje możliwości. Dziękuję. Dziękuję. Widzę, że kolejny w dyskusji jest pan radny Kociela. No, nie, no tak możemy w kółko. Bardzo proszę, panie radny, dwa zdania. Szanowni państwo, żeby nie przedłużać, bo nie chcę być też tutaj przyczyną niezgody, przede wszystkim jak to kolega mi odpowiada, jak również przedłużenia tego w nieskończoność. Szanowni państwo, ta uchwała, o której się mówi w taki piękny sposób, że inwestorowi nie przeszkadzamy, gdyż on już buduje. Oczywiście, ma pozwolenie, będzie budował. Natomiast pozostałe działki są do zagospodarowania, o którym mówiłem wcześniej. Te dzisiejsze działanie powoduje wstęp do tego, iż działania, które ja określam jako progospodarcze, będą hamowane na terenie miasta Działdowo, a szczególnie w tym terenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Dłużnik, bardzo proszę. Znaczy, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szkoda, że na dzisiejszą sesję nie został zaproszony inwestor, którego dotyczy ten projekt uchwały. Panie przewodniczący, prosiłbym, żeby na następną sesję zaprosić pana inwestora, to nam może wyjaśni pewne sprawy. Dziękuję. Panie radny, ja nie wiem. Czy przewodniczący, że radni, którzy nie są członkami Komisji Gospodarki, kompletnie nie mieli wiedzy na ten temat. Jaki wniosek? No naprawdę, to co mówił pan sekretarz, nawet ta osoba, która przygotowuje to, ona jest z tym zapoznana i nie bierze tego pod uwagę. Myśli, że wszyscy wiedzą, o co chodzi i w taki sposób przygotowuje te materiały. Dlatego no, na przyszłość no, czytelnie trzeba to wszystko przekazywać, bo jeżeli ktoś na przykład nie jest członkiem jakiejś innej komisji, nie ma takiej wiedzy, no, ma prawo się dopytywać i wiedzieć, o co chodzi. Panie radny, przepraszam bardzo, sekundkę. Słowo. Otóż, proszę państwa, jest taki zapis w statucie i do tego ja cały czas dążę, żebyście państwo skorzystali z tego zapisu. Jest taki zapis, że każdy radny może brać udział w każdej komisji, nawet jeżeli nie jest jej członkiem. Może zadawać pytania, może i tak dalej. Ostatnio widziałem, że był pan radny chyba Sosnówka, nie jest członkiem tej komisji, tak? Też zainteresowała się tą sprawą, którą podejrzewam, że też nie miał wiedzy, czy chciał coś zgłosić. Także namawiam państwa, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, przychodźmy na komisję. Oczywiście ja tutaj nie mówię, że nie mamy dyskutować. Mamy tu dyskutować na sesji, ale merytorycznie już wówczas. I mamy wtedy na komisjach wyjaśnione sprawy i tutaj na sesji możemy już merytorycznie, krótko, zasadnie dyskutować bez żadnych jakichś wycieczek indywidualnych czy coś takiego. Bardzo bym prosił o takie podejście, panie radny. Przepraszam, że wtrąciłem. Bardzo proszę. Dziękuję. Proszę państwa, mimo wszystko tego czasu, który żeśmy poświęcili na przeanalizowanie tej sytuacji, to nam po prostu ułatwi już podjęcie decyzji na sesji. Nie będziemy musieli tyle w tym punkcie czasu poświęcać. Ja jeszcze chciałem tutaj odnieść się do pana Piotra. Panie Piotrze, my nie dyskutowaliśmy tutaj, czy mają ci przedsiębiorcy tutaj budować i tak dalej, bo my jesteśmy za, tylko w tej chwili no, wyszła sytuacja tego rodzaju, że no, nie można podnosić ręki czy naciskać guzika, nie wiedząc, o co chodzi. I to jest właśnie ta sytuacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej osób dyskutujących, chcących
dyskutować. Zamykam dyskusję i przechodzimy do podjęcia decyzji. Proszę Państwa, poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Działdowo nr 39/342/18 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo w brzmieniu przedłożonym Państwa radnych w materiałach na sesję wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się, proszę o zagłosowanie. Dopracować trzeba. Szanowni Państwo, zagłosowało 14 radnych, przeciw 2 radnych, wstrzymujących się 4. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Stwierdzam, że Rada większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Działdowo nr 39/342/18 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Działdowo. Szanowni Państwo, punkt 9. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 10. sesję Rady Miasta Działdowo.